Witam Państwa, mamy kolejny film. No, dzisiaj jest trochę film, będzie taki bardzo frapujący, ponieważ opowiemy, no, czas jakby trochę przeszły, cofniemy się do zeszłego tygodnia, do soboty, do niedzieli, no i dzisiejszy. No, a więc tak, to jest kwestia Armagedonu. A więc oczekiwaliście wiele informacji. Otrzymywałem dużo danych, telefonów z różnymi zapytaniami. Nawet w komentarzach, a ich piszecie bardzo duże ilości, za które bardzo dziękujemy. Ale niestety pracujecie ostro, dyskutujecie, zażarcie, bardzo dobrze. Ja dziękuję bardzo, że to w ogóle takie zainteresowanie jest. Ja się wcale nie dziwię, ponieważ internet aż huczy od tych UFO i różnych tych, my tam linkujemy co róż, a więc interesujecie się tym, co jest jakby na górze. O, cały czas. Tutaj jest kwestia tego, że co widać w postrzeganiu pozazmysłowym. Bo to jest to główny temat. Ale odnośnie tych komentarzy, to chcę Wam powiedzieć, że już parę razy znikło około 30 komentarzy. Parę razy, a więc około setka komentarzy wydmuchało. Nie wiem, jak to się dzieje. Może podpowiecie, ale wygląda na to, że ktoś to celowo po prostu usuwa te komentarze. Ja od razu powiem, że ja tego nie robię, żeby się ktoś nie dziwił, bo to na przykład wczoraj na wieczór było 705 komentarzy, a teraz jest 675, a więc 30 wyparowało. A więc, a już tak parę razy było. Też zauważyliśmy, że znikają. No ale dobrze. To nie ma, wiecie co, to, że one znikają, te komentarze, to znaczy ktoś tam jest jakiś, ktoś nad tym pracuje, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ czas powoli się kończy. O, powiedzmy tak, czas się powoli kończy, czas tego systemu się kończy. I tutaj będziemy mieli pewne dane, które zastanawialiśmy, jak to Państwu powiedzieć. Ja tutaj razem z Wiolą tutaj jestem. Witam Państwa. No i dlatego musimy się cofnąć tutaj do soboty, co się działo na górze, co się działo w niedzielę, no i dzisiaj rano, a więc też były odpowiednie wizje. Pytacie o wiele rzeczy. I teraz może tak, zanim przejdziemy tutaj do tego, co było w sobotę, co się działo tam na górze, co się działo w niedzielę, to musimy po prostu się zastanowić nad tym, co się obecnie dzieje. To chyba wiecie, bo wszyscy bardzo intensywnie śledzicie temat. Wszystkie jakieś tam portale UFO i tak dalej, to po prostu bardzo dobrze oglądacie i to wynika z tej oglądalności po prostu, bo ktoś wchodzi, tam patrzy na te linki, no i widzi po prostu dziesiątki tych obiektów latających. I to jest po prostu, tych linków jest pod dostatkiem, ale co ciekawe chciałem tutaj powiedzieć przy okazji, bo mamy tutaj trochę czasu. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Te wszystkie linki, które, to też nam się przyda, ta myśl. Tutaj w dalszej części nam się ona przyda. Zwróćcie uwagę, że lwia część tych wszystkich linków jest filmowana w Stanach Zjednoczonych. To co? Takie Stany Zjednoczone nagle są wybrane, a gdzie mamy, powiedzmy, resztę, słuchajcie. Mało tego, jeszcze mamy, pamiętajcie, że 70% powierzchni Ziemi to są przecież te oceany. Tam też nikt nie filmuje, no bo trudno, żeby tam ktoś filmował, nie? A więc widzimy, że tutaj te maszyny demonów jakby pracują z tą propagandą Nibiru. Albo z propagandą UFO. No, że sobie tam latają. No to i co z tego, że sobie latają? Mogą sobie latać. I praktycznie jesteśmy od lat przyzwyczajeni, że one sobie tam gdzieś latają, nic się nie dzieje. No i tak system przecież funkcjonuje. No więc niech sobie latają. I każdy, no więc nie ma się nawet, ludzie się nawet przyzwyczaili do tego, że sobie latają. No i co z tego, że sobie latają, nie? Ale nie, one nie latają dla pizzy. One latają po to, żeby potęgować. One współpracują z tą ziemską tutaj propagandą. To jest propaganda UFO. Że to są niezidentyfikowane obiekty latające. Nie, one są zidentyfikowane. To są maszyny demonów.
I teraz chcę powiedzieć taką rzecz, no bo pytaliście się o to. Skąd oni się wzięły? Wzięli. O, skąd oni się wzięli? No przez z jakiegoś nieskończonego kosmosu one nie przeleciały. Nie? A więc one przeleciały z cywilizacji na zewnątrz, przebiły się przez otwory na biegunach i szturmowały pałac przez tydzień. No i ponieśli straty, pałac się ostał, no i właśnie co się stało? Oni właśnie po tygodniu walk, tego szaleńczego latania wokół pałacu po prostu i atakowania, tam było tak silne pole siłowe, że po prostu one wpadały na siebie albo były spalane i spadały. Widzieliście to na szeregu linków. Co zrobił Ojciec Niebiański? Ojciec Niebiański po prostu pole siłowe przesunął do szkła nieba, czyli to 100 km nad ziemią. Otóż tak, żeby tutaj podać wymiarowo Państwu to pokazać, to wygląda to w ten sposób. Oni krążyli, te maszyny demonów, w tej szaleńczej tygodniowej walce, bo ona się tam powoli skończyła. Powiedzmy, taki stan stagnacji w tej chwili jest, ale oni krążyli i chcieli po prostu ten pałac jakby opleść i zniszczyć ten potężny, kulisty pałac magnetyczny, tak to można nazwać. Chcieli to zniszczyć, ale nie szło po prostu złamać tej, powiedzmy, tej bariery siłowej. Natomiast ojciec ją przesunął, tą barierę siłową, do szkła nieba i całą tą flotę, tą resztki tej floty, bo oni ponieśli straty, ten rój został zredukowany gdzieś według moich ocen, gdzieś na około 40% mniej maszyn już mają. On został przyparty do szkła nieba. Szkło nieba zaczyna się 100 km, natomiast ta przestrzeń no to około 3000 km. Ponieważ sam pałac ma średnicę, ta kula to jest 6000 km, a mamy tutaj 12740 plus minus od oceanu do oceanu w środku Ziemi. Środek Ziemi, czyli powiedzmy żyjemy w środku, a więc tak to wygląda, że w tym pasie tych 3000 tam właśnie ta armada demonów, te maszyny demonów funkcjonowały i one zostały po prostu przyparte jakby do ściany szkła nieba. Tutaj też pojawia się też jedna kwestia związana z tym, że odrywają się jakieś połacie lodu od szkła nieba, ponieważ konstrukcja szkła nieba polega na tym, że to jest żel, który jest przytrzymywany od dołu szkłem, a czy lodem. Jakąś warstwą lodu. Ja dokładnie nie wiem, ile ta warstwa lodu ma, ale te upadki tego lodu z nieba są dość częste, no i po prostu zafiksowano to w ten sposób, że coraz większe te połacie tego lodu spadają. Ale dlaczego spadają? No, tutaj też trzeba też to wyjaśnić. Otóż problem polega na tym, że jeżeli ojciec przycisnął do ściany tą całą armadę demonów, do szkła nieba ich przycisnął, no to pytanie, gdzie ona teraz ma manewr? Nie? Jeżeli sobie, wiesz, ktoś, kto zostaje przyparty do ściany po tygodniu walk, no to jakoś gdzieś tam musi się przesuwać. A więc jaki ma ruch? Otwory na biegunach są zamknięte, one są zablokowane polem siłowym, a więc oni mają tylko jeden ruch, to jest tylko nasza atmosfera, te 100 km. Te 100 km, a więc jak one przenikały, przebijały się przez szkło nieba, to nie jest taki problem, no to wiadomo, że ponieważ to są no, fizyczne maszyny, to nie jest jakieś takie coś tam powiedzmy, tylko normalnie to jest materia. A więc to się musi, a więc po prostu w tym momencie, jak się przebijało przez szkło nieba, to wypychało ten lód, który spadał po prostu na ziemię. A ponieważ ich tam jest, i jest ich trochę, to jest dość poważna armada, mimo że ona została zredukowana po tygodniu walk, została zredukowana, a więc jedyny ich ruch, bo teraz jest kwestia tego, co oni zrobią, nie? Teraz jest wyczekiwanie. Siedzi na przykład, stoi przed sobą dwóch rewolwerowców. Wyobraźmy sobie, to jest nawet taki film z Dzikiego Zachodu. I każdy jeden od drugiego jest w odległości 2 metrów. Nie ma szans, żeby żaden z nich nie trafił.
A więc w tej chwili jest taki okres wyczekiwania, ale to jeszcze powiedzmy, powiemy dalej. Natomiast teraz ja tutaj oddam głos Violi. Ona nam opowie, co się działo w sobotę, jak oni tam krążyli jak szaleni i co było w niedzielę na wieczór. O, bo to są dwa takie dni zróżnicowane. No i jeszcze dzisiaj rano musimy też tutaj opowiedzieć. A więc ja w tej chwili już oddaję głos Violi, nam opowie te wszystkie detale postrzegania pozazmysłowego. Witam wszystkich jeszcze raz. No co się działo? Do soboty zeszłego tygodnia, czyli tydzień temu, jeszcze w piątek i w sobotę, te obiekty tam się poruszały na całej powierzchni między szkłem nieba a pałacem. One fruwały, powiedzmy, bardzo chaotycznie, jak rój wściekłych os czy pszczół. Bardziej to mi się kojarzy tutaj w tym momencie z osami, no bo osy są takie wredne i złośliwe. W każdym razie one zachowywały się tak, jakby nie miały nawigacji, ponieważ one fruwały w różne strony z dużą prędkością i ogólnie tak bez celu, bardzo chaotycznie. Natomiast w niedzielę sytuacja się zmieniła. Spojrzałam w niedzielę, co się dzieje, więc zobaczyłam, że w tej przestrzeni między pałacem a szkłem nieba, wokół pałacu rozchodzą się tak jakby okrągłe promienie jakiejś energii. To jest, mogę w ten sposób wytłumaczyć, w momencie, gdy wrzucimy kamień do wody, rozchodzą się takie kręgi, tak? Od tego kamienia, takie fale. Więc tak ta energia się właśnie wokół pałacu rozchodziła. I właśnie zobaczyłam, że mnóstwo tych obiektów zostały jakby przytrzymane tam przy szkle nieba. Dużą ciekawostką to jest jeszcze to, że dane mi było zobaczyć pałac na błękitnym niebie, który świecił całą swoją piękną energią. No, zobaczyłam to bardzo wyraźnie, także było to bardzo, bardzo pozytywne widzenie, że tak powiem. No i co? Ten obraz praktycznie się nie zmienił. Mogłabym jeszcze dodać, że w tym widzeniu w niedzielę widziałam spadające, znaczy nie spadające, lecące kule na niebie również. Niektóre z nich spadały paląc się. Praktycznie przez te kilka dni nic takiego się nie wydarzyło, natomiast dzisiaj mniej więcej już przyszło zrozumienie, ponieważ przyszły następne wizje tego, co prawdopodobnie będzie miało miejsce, tak? Przynajmniej ja, mnie to zostało pokazane w bardzo realistyczny sposób, bo zwykle wychodząc tym swoim widzeniem poza, postrzeganiem pozazmysłowym, widziałam to tak jakby mniej realnie. Natomiast dzisiaj, a właściwie to już od zeszłej niedzieli, są to bardzo takie realistyczne obrazy, które się tak jakby dzieją tutaj w naszych przestrzeniach. Ogólnie, może Ty wyjaśnisz te kwestie, bo ja nie jestem taka techniczna. Te kule, które ja dzisiaj widziałam, o których Ci dzisiaj opowiadałam, gdzie one się znajdują? Te kule, które się maskują. Aha, maskowanie kul. Dlaczego? Dlaczego się maskują? No to jest też bardzo ważny wniosek. Dlaczego kule się maskują? Dlaczego one stają się jakby były widoczne, były takie czarne, nie? A nagle stały się jakby przeźroczyste. Po co się maskują? Otóż one się znajdują już w naszej przestrzeni, poniżej szkła Karmana. One są w naszej tutaj części atmosfery.
A więc one są bardzo blisko Ziemi, ponieważ jest to związane, że były widoczne na tle gwiazd. Czyli tak. Z naszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia, że były tak widziane. A więc one się znajdują poniżej szkła nieba, czyli poniżej 100 kilometrach. Poniżej 100 kilometrów. A więc znajdują się w tej przestrzeni, gdzie nie działa pole siłowe. Pole siłowe jest powyżej szkła nieba. A więc one są tutaj. No jest bardzo ważny wniosek, dlaczego one są tutaj. Otóż ten rewolwerowiec, który został przyparty do ściany, ma jeden ruch. Od szkła nieba w dół, czyli do nas. Stąd nasuwa się bardzo logiczny wniosek, ja to już tak w niedzielę ten temat rozmawialiśmy. Oni się szykują do szturmu. Ale zanim jeszcze opowiesz o tym, to chciałabym powiedzieć, że te obiekty, one są bezzałogowe, bo ja byłam tam w środku. Bardzo mnie to zainteresowało, no bo... Automaty. Mówiąc szczerze, nie wiedziałam do końca, co to jest, co ja mam pokazane, więc widziałam super nowoczesne maszynerie, te obiekty, do których weszłam sobie z ciekawością do środka, no i okazało się, że tam nie ma nikogo. Tam jest pusto i bardzo jakaś tam skomplikowana technologia, na czym ja się kompletnie nie znam, więc nawet nie będę próbowała Państwu tego wytłumaczyć. W każdym razie te obiekty to bardzo często widzimy w filmach. To już żeśmy chyba kiedyś mówili o tym, tak? Tak. No to dosłownie tak, jakbyśmy się przenieśli do filmu science fiction. Co chcesz powiedzieć? Proszę cię bardzo. I właśnie ja chcę powiedzieć to, że to jest tak. Po tygodniu walk nie udało się zrealizować planu A. Plan A to jest likwidowanie Boga. Nie udało się to. To teraz musi być plan B, tylko on jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ nie udało się wykończyć Boga. A więc teraz każda akcja, która nastąpi, oni o tym doskonale wiedzą, a będą szturmować ludzi, ponieważ od początku było wiadome, że ta zewnętrzna, demoniczna cywilizacja ma zamiar zlikwidować genotyp Boga, czyli ludzi. I w tym momencie tutaj już sytuacja poszła tak daleko, że pofatygowali się zaatakować ojca. Ojciec po prostu bez żadnego wysiłku dał sobie z nimi rady i został im, powiedzmy, plan B, czyli to, co zamierzali na początku, czyli zniszczyć genotyp Boga. Czyli teraz można się tutaj spodziewać, że ruszą do szturmu, aby zlikwidować ludzi. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć i przypomnieć, że nikogo nie chcemy straszyć, bo to, co ja zobaczyłam dzisiaj, to jest bardzo optymistyczne, mimo że miałam pokazany szturm na Ziemię, na, powiedzmy, na genotyp Boga, czyli na nas, na ludzi. Zanim do tego szturmu dojdzie, to zobaczymy pałac na niebie. Zostanie odpalony. Częściowo. Bardzo wyraźnie to widziałam. Natomiast to, co będzie właśnie towarzyszyć temu szturmowi, to właśnie będzie już widoczny pałac Ojca na niebie. Czyli dochodzimy do wniosku, że oni w tym momencie nie będą mieli innego wyjścia jakby, prawda? No bo albo się poddadzą, albo woli Ojca, ale raczej nie, bo to jest kwestia sprawiedliwości, tak? Tak, to jest zasada sprawiedliwości. Oni wiedzieli od początku, na co się porywają. I od początku widzieli, jakie są zasady. Zasady prawa naturalnego. Prawa naturalnego. Chcesz zabić, musisz być zabity. I tak samo wszystkie hybrydy, które współpracowały z nimi, będą właśnie tutaj też, będą właśnie w tej akcji, kiedy oni po prostu to ruszą do szturmu. Oni będą zlikwidowani jednym tchnieniem najwyższego.
A więc nie trzeba się tutaj bać, to będzie działało na takiej zasadzie. Ja podobnie to widziałam. Widziałam falę jakiejś siły, która po prostu jednym jakby pociągnięciem zdmuchnęła wszystkie te obiekty. O, to jest bardzo ważne. A więc widać było, jaki jest koniec, jak to będzie wyglądać. Natomiast chcemy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na bardzo jedną ważną rzecz. Otóż pewna tama pękła i piszecie o dużej ilości snów, wizji. Tam żony niektórych komentujących mają jakieś sny i tak dalej. Otóż tego jest coraz więcej i nawet część niebocentryków ma pewne wizje. Tylko wiadomo, że nikt takich rzeczy nie powie. No bo nie powie, no bo no, musieliby powiedzmy zakładać jakiegoś YouTube'a i tak dalej. Pytanie, kto ich tam później byłby słuchać i tak dalej, kto miałby ich tam słuchać. Z reguły takie osoby to się traktuje jako tych psychicznych i tak dalej. W ten sposób. Dlaczego? Ponieważ postrzeganie pozazmysłowe można zobaczyć tam, gdzie się normalnie nikt ci nie powie. Może być tam, gdzie nie powinieneś być. O, ci na górze, te całe hybrydostwo, oni by nie chcieli, żebyś tego widział, albo żeby ktokolwiek o tym wiedział. Stąd, słuchajcie, no te znikające komentarze i tak dalej, różne rzeczy i tak dalej. Powiedzmy, a więc tym bardziej, żeby taki temat niebocentryzmu tutaj w ogóle wypłynął, a to jest akurat temat z tym związany. To, co mówimy o tym postrzeganiu pozazmysłowym, widać, że to musiało być, żeby Państwo wiedzieli, co się dzieje. A więc... Ja jeszcze chcę coś powiedzieć od siebie, że bardzo dziękuję moim znajomym z grupki niebocentryków, którzy właśnie też zgłaszają mi. Po pierwsze mają wszyscy jakieś przeczucia, że coś się zbliża, coś idą zmiany i tak dalej, prawda? Wszyscy takie przeczucia mają. Wiele osób pisze w komentarzach, no słuchajcie, ja tam, chociaż tam 700 komentarzy było, to ja mniej więcej... Tam się zagryzłem w jeden dzień, powiedzmy, przeczytałem wszystkie, nie? Ale wczoraj chyba tak samo, kopsułem się i przeczytałem, nie? Tak samo właśnie cieszę się, że o ile można tak powiedzieć, że otworzyłam puszkę Pandory, ponieważ no może ja twarzy nie pokazuję Państwu, za co przepraszam, ale przynajmniej na razie tak będzie, jak jest. Jest grupa znajomych, którzy mnie znają, którzy wiedzą, kim ja jestem. To są też niebocentrycy. I dzięki, można powiedzieć, temu, że ja się odważyłam mówić o takich kwestiach typu to, co widzę i w tym postrzeganiu pozazmysłowym, tak zaczynają się ludzie otwierać i mówią też to, co oni widzą. Mają sny, mają wizje i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę fajna sprawa. I one mniej więcej się pokrywają. Tak. One się tutaj pokrywają. To nie są jakieś tam, że coś zupełnie innego z innej beczki. Czego one dotyczą? Pałacu, który się pokaże nam na niebie. Tak. Najczęściej właśnie w komentarzach, czy też powiedzmy tam gdzieś na Facebooku, to właśnie mówią, piszą, że właśnie widzieli pałac najwyższego. Odpalony pałac. Tą gigantyczną kulę, która ma średnicę około 6000 km i ona po prostu będzie tak odpalona mniej więcej jak za czasów Złotego Wieku. Zresztą my dzisiaj mamy pierwszy rok nowej ery, a więc ten pałac tutaj jakby szereg ludzi o tym mówi, że właśnie ten pałac będzie. Nawet w internecie, co niektórzy są, z tego co wiem, oni też mówią, że będzie właśnie odpalony pałac, że czasy jakby Królestwa się przybliżają. Czasy Królestwa Bożego. To tak. Nawet mówił o tym... To już powiedzmy tak, no ale oni tam powiedzmy, to nie jest już powiedzmy jakby to odpalenie pałacu nie jest jakby wielką tajemnicą. O, może w ten sposób. Ale są jeszcze inne zmiany, które widać, zmiany na Słońcu. W niektórych częściach Polski ludzie zgłaszają zmiany na Księżycu, tak? Tak, na Księżycu, na Słońcu. Zwrócili uwagę, że Słońce jakby mniej grzeje, a więc... A niektórzy jeszcze w ogóle w komentarzach stwierdzili, że
że nawet jeszcze powiedzmy jakby wracają do Biblii, ale ja chcę Państwu powiedzieć, że do Biblii to trzeba mieć bardzo duży dystans. Niektórzy się tam na jakieś wersety z Biblii, z Nowego Testamentu jakby powołują, ale ja bym tutaj był bardzo ostrożny, ponieważ już mieliśmy przykład tego, że po prostu jak, że jest wysyp UFO, inwazja UFO piszą w internecie. Tak, cała Polska teraz ma się modlić w kościołach do Matki Boskiej, tak? Tak, teraz ma być akcja, to dzisiaj żeśmy się dowiedzieli, ma być akcja, że mają do Królowej Ziemi się tutaj do Matki Boskiej wszyscy modlić, żeby zahamować te kataklizmy, które idą, te wichury niszczące i tak dalej, nie? Najpierw wywoła się te kataklizmy, tak. Mechanizm jest tak, ponieważ demony szykują się do szturmu, a więc muszą mieć parę. A więc trzeba tą parę skądś zabrać, a więc trzeba zapędzić do wszystkich kościołów na jakieś modły w intencji, powiedzmy, tego, żeby nie było kataklizmów. A więc w ten sposób będzie super pobór energii dla demonów, no i oni będą mieli właśnie parę na szturm. Ja nawet w tej chwili widzę te wiszące obiekty, które są zakończone, jakby spływa z nich wiązka energetyczna w dół. I ta energia pracuje, więc one gdzieś skądś ciągną tą energię. O. One muszą się zasilić, bo one dużo straciły, nie? Przy poprzednim szturmie. Tak, przez po tym tygodniu walki one dużo straciły, mają tego energii. Kupa maszyn poszła na złom, znaczy na złom, to nie złom, to spalone. A więc teraz trzeba znów ciągnąć energię z ludzi. No to właśnie takie modły będą temu służyć. No i inne. Wszystkie negatywne emocje też. Wszystkie negatywne. Jeszcze parę jakichś tam powiedzmy tych, jakieś tam strachy na lachy, bo teraz jest w ogóle propaganda strachu, trzeba powiedzieć, bo to jest też element ciągnięcia energii. To jest też stołówka demonów. I to ostra. Zauważcie Państwo, z jakim uporem wciska nam się Nibiru, czyli tą planetę X, która nadciąga do nas od 2008 roku i dolecieć nie może, tak? Tak, Nibiru właśnie tutaj. Ale tak, Nibiru jest z uporem maniaka. Pociskane nam, tak, z każdej strony. Dokładnie, tak. Właśnie to jest druga sprawa właśnie. Tu mamy ten wysyp UFO. Zresztą Państwo śledzicie to. Wy to śledzicie, ten wysyp UFO. Śledzicie, bo to widać. My też czasami, powiedzmy, nam podrzucają. Koledzy niebocentrycy podrzucają takie linki, my to tam sprawdzamy, no bardzo ciekawie, tam wczoraj w dwóch pierwszych komentarzach pod tymi dwoma ostatnimi filmami wrzuciłem, dość ciekawe, to jest 12 minut, a więc jak to się mówi, można powiedzieć jakby tak obojętnie coś się dzieje, no ja bym powiedział tutaj, że tu się cały czas coś się dzieje, codziennie się coś dzieje, a więc widzimy, tydzień przeleciał, powiedzmy, jest na razie zbieranie sił, no to widzimy, jak jest zbieranie sił. Dzisiaj się straszy znów jakąś super zimą, nie? Super zima ma być, nie? Że tutaj tego... Nawet są inne strachy, też są inne strachy, inni straszą, że będzie jakiś zamordyzm jesienią, to też będzie taki strach, to też jest pobór energii, bo straszy się w internecie ludzi. Komentatorzy polityczni też podgrzewają, walą do pieca i to całkiem nieźle. Ale to dzisiaj miałem okazję takich dwóch obejrzeć, bo sobie już nie będę podawał nazwisk, no ale tacy no, dość mocni ci komentatorzy są. No i oni właśnie też straszą, tam Ameryka, tu jakieś tam operacje finansowe, że toś tam jakieś wojna między Ameryką a Unią Europejską. Już jest podgrzewanie atmosfery, także ja bym chciał Państwu powiedzieć, że nie tylko to przygotowania do ataku są na górze, ale tutaj na dole też jest po prostu odpowiednia propaganda, żeby z tych ludzi jeszcze wyssać co się da. A mogę ja coś powiedzieć na temat tej zimy, bo mi gdzieś ucieknie, o ile Ci nie wybije z... Nie ma problemu, ja już powoli skończyłem tutaj na razie. Oddaję Ci dalej głos, mów o tej zimie. No o tej zimie chciałabym powiedzieć, że przecież 40 lat temu, minus 30 stopni i śnieg po pas, to nie była jakaś tam wyjątkowa zima stulecia.
Dobra. Ja pamiętam jako dziecko, że takie zimy się trafiały i to były normalne zimy, minus 20, minus 30, to była normalna rzecz, więc co? Przyroda wraca do starych zasad, tak? Tak jest. Czyli tutaj się nic takiego nie wydarzy, że będzie ostra zima. Normalna zima będzie jak kiedyś, przecież przyroda wraca do równowagi. Wraca do równowagi, tak jest. Jeszcze chcemy powiedzieć o tych chemtraliach, nie? To jest to, chyba zauważyliście się, też pisaliście na ten temat, że jak przelatują samoloty, to po jakimś czasie znika ta smuga chemiczna. I tak rzeczywiście jest po prostu. Myśmy to obserwowali na żywo tydzień temu w niedzielę. Była przepiękna pogoda. Tak. Niebo zostało bezczelnie zapryskane, tak. Ale to naprawdę takie mleko rozlało się na niebie i w przeciągu pół godziny było czysto. Czysto, słońce wyszło, a tak. Było mleko, było z mleka na słońce, tak się przerzuciło po prostu, czyli, a więc widzimy, że działają jakieś siły po prostu, to można, mogę tutaj przypuszczać, że to jest działanie już samego Ojca Niebieskiego, tego, który mieszka w kuli, tego niebocentrycznego działania, że po prostu on te takie rzeczy robił. On robi tutaj jakaś siatka energetyczna jest albo coś w tym stylu. My tego nie widzimy, że powiedzmy, że ta siatka jest tutaj, ale ona działa. Po prostu jak te samoloty w niedzielę po prostu szalały z rańca, a później po prostu czary mary, pół godziny i nagle słońce świeci, a szalały jak opętane. Mhm. Przecież takie coś nie znika w 20 minut po prostu. Ja to zwykle jeszcze kilka miesięcy temu to się takie mleko utrzymywało już cały dzień. No właśnie, a tutaj 20 minut po temacie. A więc widzimy, że coś się dzieje, a więc tak, co możemy tutaj powiedzieć na zakończenie? Tutaj mamy też, powiedzmy, będzie następny film, trochę inny temat, ale to wszystko jest powiązane, tylko my w tym filmie już tutaj powoli będziemy kończyć. Ja Państwa tutaj zachęcam do bacznej czujności i obserwacji. Mieliście tutaj dość materiałów, żeby po prostu nawet zadać dużo pytań. Postaramy się odpowiedzieć w następnych filmach. No i obserwujmy niebo, obserwujmy to wszystko, bądźmy czujni. Zresztą ja już nie muszę do tego zachęcać, wy i tak jesteście z automatu czujni. Ten, kto jest czujny, to jest czujny. Tak. Reszta nie musi. No, no więc ja uważam tych wszystkich, którzy tutaj oglądają ten kanał, to są czujni. No bo są, bo to widać po komentarzach. Są czujni. A więc po prostu nie trzeba Państwa zachęcać, a więc po prostu obserwujmy wszystko. I nawet nie ma się to tutaj, jeżeli ktoś ma jakieś sny albo jakieś rzeczy do tego, to słuchajcie, napiszcie w komentarzach. Słuchajcie, jeżeli powiedzmy nie zdążę usunąć, to ja to przeczytam w ten sposób. Można i na maila, tak, do Ciebie? Na maila możecie sny opowiadać, słuchajcie, to co tam widzieliście i tak dalej. Co... Niektórzy mają wizję, tak? Wizję mają, tak. Napiszcie w mailu, przecież słuchajcie, mail jest w tym. Możecie o to opisać po prostu. Ja czytam mail. Także spokojnie. Także to tyle. Dziękujemy na razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.